Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy telefon Sony ze średniej półki, czyli Sony Xperia L. Sony od dłuższego czasu umie bardzo skutecznie odróżnić swoje urządzenia od innych, które są na rynku. Tak również jest w przypadku Xperii L, dlatego że tutaj dostajemy tę stylistykę, którą możemy znaleźć również na przykład w Xperii J albo w Xperii T. Urządzenie jest wygięte z tyłu, ma również bardzo mocno ścięte pod kątem krawędzie górną i dolną telefonu i rzeczywiście nie da się tego pomylić z czymkolwiek innym, co jest dostępne na rynku. Bardzo podoba mi się również suma materiałów, z których urządzenie jest wykonane. Z tyłu mamy taki plastik gumowany, dodatkowo jakby zatopionymi jakimiś tam drobinkami metalu, które mienią się w mocnym świetle. Fajnie wygląda, jest bardzo odporne zarys. Na froncie z kolei jest szkło hartowane, niestety nie wiadomo jakiego typu i nie ma na nim również tej powłoki, która chroni droższe modele od Sony przed stłuczeniami. To jest akurat na minus. Jeżeli chodzi o sam rozmiar telefonu, on dobrze wpasowuje się w dłoń, jest bardzo wygodny do trzymania. Jest trochę za duży jak na swój ekran, natomiast takie mamy czasy, że im większy smartfon, tym wydaje się od razu, że lepszy. Cechą charakterystyczną jest to, że jest klawisz aparatu na prawym boku telefonu i również jest taki bardzo charakterystyczny klawisz blokowania, okrągły, metalowy, on świetnie wygląda. Telefon da się też normalnie rozebrać, co oznacza, że można pod klapką baterii znaleźć oczywiście łatwy, swobodny dostęp do właśnie baterii, do wymiany baterii. Znajdziemy tam również slot dużych kart SIM i również slot kart pamięci, w związku z tym pamięć również można w łatwy, tani sposób rozbudować. Pod ekranem znajdziecie srebrzony pasek. W ten pasek jest zatopiona dioda powiadamiająca. Ona świeci również na różne kolory, bo powiadamia nie tylko o tym, kiedy macie jakieś niedobrane połączenie albo SMS-a, ale również kiedy na przykład zmienicie motyw albo kiedy przeglądacie sobie jakieś zdjęcie w galerii. Kolor tej diody dopasuje się akurat do tego, co wybraliście. To jest fajny bajer. Podoba mi się również sam ekran. To jest matryca 4,3 cala w rozdzielczości 480x854 i to jest do przyjęcia na takim ekranie. Kiedy trzymacie po prostu telefon w dłoni, to żadnych pikseli widzieć nie będziecie. Kiedy przybliżycie go sobie, no to rzeczywiście już dopatrzycie się pewnie jakichś tam poszarpanych krawędzi. Natomiast jeżeli chodzi o typ wyświetlacza, to jest zwykła matryca LCD, bez żadnych tam szumnie nazywanych pod dodatków, jak na przykład Bravia. Natomiast jej osiągi są zupełnie w porządku, są dobre poziomy jasności, dobre poziomy kontrastu. Oczywiście mogły być lepsze, jak w większości telefonów z tej półki od Sony, kąty widzenia. Natomiast ekran muszę uznać za zupełnie dobry. Xperia L ma dwurdzeniowy procesor traktowany zegarem 1 GHz i to jest procesor zbudowany na rdzeniach typu Krait, czyli po prostu na bardzo wydajnych. Jest 1 GB pamięci RAM i rzeczywiście taki zestaw pozwala na bardzo bezproblemową, szybką pracę urządzenia. W testach porównawczych urządzenie łatwo pokonuje również konkurencję, jak na przykład Samsunga Galaxy Core, Galaxy S2 Plus albo na przykład LG Swift L9. W związku z tym Xperia L w tej klasie cenowej radzi sobie zupełnie dobrze. Urządzenie pracuje na Androidzie w wersji 4.1 z nakładką systemową Xperia. Co najmniej jednej aktualizacji można się jeszcze w urządzeniu spodziewać. Ciężko powiedzieć, jak będzie później. Natomiast oczywiście jest nakładka systemowa właśnie od Sony, która charakteryzuje się tym, że na 5 pulpitach możemy rozmieszczać sobie jakieś tam ładnie animowane widgety. I to jest ta sama wersja, którą można znaleźć w Xperii Z. W związku z tym tutaj możecie znaleźć oczywiście możliwość na przykład uruchamiania ważnych funkcji komunikacyjnych czy ważnych funkcji telefonu z poziomu pasku powiadomień. Natomiast niestety nie ma możliwości wyedytowania tych skrótów. Podoba mi się nowy efekt odblokowywania ekranu, który wygląda jak powiedzmy roleta podnosząca się. Podoba mi się również, że na ekranie blokady można dodatkowo szybkim przesunięciem włączyć sobie aparat. Interfejs telefonu jest ładnie animowany i płynny. Takie ładne animacje znajdziemy również w programach, które służą do przeglądania multimediów. Pierwszym z nich jest aplikacja Filmy, która pozwala właśnie na odtwarzanie filmów w urządzeniu. Ładnie wyglądająca, dodatkowo połączona z serwisem Gracenote, dzięki czemu potrafi pobierać sobie sama informacje o jakimś filmie, który mamy wrzucony do urządzenia. Jeśli chodzi o możliwości techniczne, telefon poradzi sobie z rozdzielczością 720p, z większością formatów obrazu i dźwięku, natomiast nie ze wszystkimi, bo na przykład typ pliku MKV nie jest obsługiwany. Również nie wszystkie filmy otwierają mi się z dźwiękiem. Natomiast na takim ekranie zupełnie przyjemnie ogląda się filmy, w związku z tym polecam sobie z tej opcji korzystać. Oczywiście można skorzystać również z zewnętrznych aplikacji, które można do urządzenia doinstalować. Do przeglądania zdjęć z kolei służy program Album, który ma taką fajną cechę, że gestem uszczypnięcia możemy powiększać albo zmniejszać rozmiar miniatur wyświetlanych zdjęć. I rzeczywiście ono też bardzo szybko radzi sobie z przeglądaniem, czy z wyświetlaniem nawet dużej ilości zdjęć, które mamy gdzieś tam w urządzeniu wgrane. W związku z tym ja uważam, że akurat Album to jest najlepsza galeria, jaka istnieje w ogóle w świecie smartfonów. Do słuchania muzyki z kolei służy zaś program Walkman, czyli taki standardowy odtwarzacz muzyczny, który można znaleźć w każdym telefonie od Sony ostatnimi czasy. I to jest program, który ma dostęp do zmiany ustawień dźwięku w equalizerze. Można również imitować dźwięk przestrzenny. Można również wynaleźć sobie muzykę w folderze, nie trzeba jej szukać gdzieś tam. Można również dopasować muzykę do własnego nastroju, dlatego że jest podfunkcja SenseMix, która rozpoznaje, czy dana piosenka jest szybka, czy jest wolna, czy jest nastrojowa, czy jest powiedzmy jakaś tam delikatna. I możemy sobie na takim panelu wybrać właśnie, której akurat chcemy posłuchać.
Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość odtwarzanego dźwięku, to jest zupełnie rozsądnie, to jest dobry telefon muzyczny, nie jakiś zachwycający, ale w większości osób, które po prostu słuchają muzyki gdzieś tam na przykład w autobusie albo w drodze do pracy, telefon powinien zupełnie wystarczyć. Cechą szczególną jest to, że kiedy słuchacie jakiejś muzyki, to również ta dioda, która jest pod ekranem, dopasowuje się do koloru okładki, to jest fajne, natomiast bardzo niefajne jest to, że w pudełku nie znajdziecie słuchawek, no i niestety w telefonie, który kosztuje tyle pieniędzy, no akurat słuchawki powinny się były znaleźć. Aparat to 8-megapikselowa matryca, wsparta pojedynczą diodą doświetlającą scenerię, z bardzo wygodnym i użytecznym interfejsem, w którym znajdziecie chyba wszystko, co możliwe do takiego codziennego robienia zdjęć. Na prawym boku urządzenia znajdziecie właśnie ten klawisz spusty aparatu, który pozwala bardzo wygodnie, bardzo szybko robić zdjęcia nieporuszone, bo dużo wygodniej się trzyma dwoma dłońmi telefon niż jedną, albo gdzieś tam sztuka po prostu na ekranie. Jeżeli chodzi o cechy szczególne, to sam aparat robi zdjęcia naprawdę dobre, łapie dużo szczegółów, ma dobry kontrast, ma dobrą również dobre odwzorowanie barw, natomiast jedna cecha niestety trochę psuje te zdjęcia, to znaczy fakt, że bardzo wyraźnie są widoczne artefakty, szumy na jasnych kolorach. Na przykład kiedy robicie zdjęcie, ja to widziałem na przykład, kiedy robiłem zdjęcie jakiegoś tam nieba błękitnego, to na każdym takim zdjęciu rzeczywiście tam, gdzie powinien być jednolity błękit nieba, są widoczne bardzo wyraźnie szumy. Nawet wtedy, kiedy zdjęcie jest zmniejszone, one nie znikają, bo po prostu są bardzo wyraźne i to trochę psuje te zdjęcia. Reszta parametrów jest bardzo, bardzo w porządku. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością HD, czyli 720p przy 30 klatkach na sekundę, ale niestety akurat filmy są bardzo słabej jakości. Widać na nich wyraźnie piksele, których nie powinno być widać na filmach klasy HD. Do przeglądania stron internetowych służy przeglądarka Google Chrome z całym zestawem jej funkcji bardzo przydatnych, bardzo praktycznych. Jest możliwość otwierania wielu kart, jest możliwość wymuszenia trybu komputerowego, czyli widoku strony takim właśnie jak na ekranie komputera. To są wszystko fajne cechy. Sama przeglądarka działa bardzo dobrze, wsparta właśnie siłą dwurdzeniowego procesora i rzeczywiście problemów z płynnym działaniem tej przeglądarki nigdy nie miałem. Pamiętajcie natomiast, że Google Chrome nie obsługuje treści Flash, w związku z tym żadne animowane treści na stronach, jak na przykład jakieś tam filmy, czy na przykład jakieś gry przeglądarkowe działać nie będą. Jeżeli chodzi o z kolei możliwości techniczne samego urządzenia, telefon rozpędza się do 21 megabitów na sekundę maksymalnie, jeżeli chodzi o odbieranie danych. Jeżeli chodzi o inne cechy łączności, to w urządzeniu znajdziecie tryb NFC, czyli łączność zbliżeniową do łączenia się z innymi urządzeniami. Jeżeli zaś chodzi o samą baterię, to podobnie jak większość telefonów tej klasy, albo w zasadzie wszystkie, Xperia L wytrzymuje maksymalnie 2 dni na jednym ładowaniu, a kiedy mocno telefon przyciśniecie, myślę, że trzeba go będzie ładować codziennie. Podsumowując, Sony Xperia L to bardzo solidny zestaw wszelakich cech urządzenia, dlatego że urządzenie jest dobrze wykonane, ma bardzo rozsądny wyświetlacz, ma również dobry procesor, ma również fajny aparat, pozostałe multimedia również są na dobrym poziomie i rzeczywiście Xperia L to taki mocny konkurent dla na przykład Samsunga Galaxy Core, czy LG Swift L9, czy na przykład HTC One S. I rzeczywiście ja telefon mogę polecić, to jest dobry telefon. Pamiętajcie natomiast, że w tej klasie cenowej wystarczy dołożyć 100 zł po to, żeby kupić coś znacznie, znacznie lepszego, aby móc kupić coś znacznie lepszego, w związku z tym, kiedy wybieracie ten telefon, sprawdzajcie po prostu cenę. Ja Xperia L mogę polecić. A co Wy sądzicie o Sony Xperia L? Czy ten telefon Wam się podoba? Design myślę, że rzeczywiście bardzo charakterystyczny. Telefon nie jest najmniejszy i najcieńszy, ale rzeczywiście bardzo fajnie wpasowuje się w dłoń. Mi się wygodnie tego telefonu używało, ja byłem z niego zadowolony. Jeżeli Wy macie jakieś pytania odnośnie tego telefonu, to oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli z kolei macie pytania odnośnie tego, co wybrać, może macie właśnie w alternatywie Xperia L albo jakiś inny telefon, to piszcie na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam Was bardzo serdecznie i również zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!